Analiza indeksów wraz z czerwcową serią kontraktów według technik Fibonacciego. Witam 5 maja. Już wczoraj widać było, że pozytywny sentyment utrzymujący się na rynkach bazowych no, nie staje się takim czynnikiem mobilizującym popyt w Warszawie do większej aktywności. Dzisiaj również jesteśmy rynkiem relatywnie słabszym i jak widać z załączonego wykresu zaczyna to po prostu przybierać konkretny kształt w postaci kolejnej podfali spadkowej w ramach rozwijającego się z rejonu wrześniowego szczytu ruchu korekcyjnego. Niemniej jednak, co warto podkreślić, na razie respektowana jest cały czas lokalna zapora popytowa Fibonacciego 2506-2510 wytyczona na bazie zniesienia 14,6 całego ruchu wzrostowego. Więc o czym już wiemy z poprzednich komentarzy, dopiero przełamanie tej strefy łącznie z sceną zamknięcia wygenerowałoby sygnał kontynuacji ruchu spadkowego z możliwością wówczas przetestowania kolejnego węzła 2480-82. Czyli strefa 2506-2510 odgrywa na WIG-u 20 niezmiennie istotną rolę, ale tego samego nie możemy już w tej chwili powiedzieć o analogicznej zaporze popytowej na kontraktach 2489-93. Doszło bowiem dzisiaj nie tak dawno do jej naruszenia, co jak widać wiąże się także z naruszeniem czerwonej linii szyi, takiego potencjalnego układu formacji głowy z ramionami. Jesteśmy również w tej chwili poniżej wewnętrznej linii trendu, a wydarzenia rozgrywają się w okolicy dolnej zielonej linii kanału. Jeśli taka sytuacja utrzyma się do końca sesji, czyli dojdzie do przełamania tej strefy włącznie z ceną zamknięcia, będzie to sygnał negatywny zapowiadający możliwości testu kolejnej strefy 2457-62. A to jak pamiętamy z poprzedniego komentarza, czy z wczorajszego opracowania, tak naprawdę to relatywnie istotny przedział wsparcia, gdzie między innymi wypadają projekcje prowzrostowego symetrycznego układu A, B, C, D, więc oceniając jakby wiarygodność węzła 89-93, wymieniony przed momentem obszar 57-62 plasuje się zdecydowanie jakby wyżej w hierarchii ważności. No i istotna kwestia w kontekście odnosząca się do lokalnych zapór podażowych. W tej chwili na pewno zwracałbym uwagę na węzeł 89-93 i również strefę 2515-17 wytyczoną na bazie zniesienia 61,8 całego impulsu, czy też całego ruchu spadkowego. Dopiero pokonanie takiego oporu to pozytywny sygnał zapowiadający według mnie powrót kontraktów w okolice lokalnej strefy oporu 2541-44. Indeks DAX tutaj bardzo prawidłowo i skutecznie zadziałał lokalny obszar oporu 11735, 11780. Doszło tutaj do wzrostu aktywności podaży, a strefa, jak pamiętamy, została zbudowana w oparciu o dwa kluczowe zniesienia 38,2, 61,8, więc jakaś reakcja ze strony podaży mogła się tutaj pojawić. Natomiast, co istotne, nadal utrzymujemy się ponad wybronionym w zeszłym tygodniu silnym wsparciem technicznym 11410, 11438. Natomiast tutaj także wprowadziłbym dzisiaj pojedyncze zniesienie 68,5, to jest poziom 12057. Jak widać, pojawiła się tutaj taka ciekawa synergia w postaci dolnej przełamanej już linii kanału trendowego i zielonej median line. W moim odczuciu ważny rejon cenowy, tak więc sygnałem zapowiadającym powrót indeksu DAX na ścieżkę jednak cały czas bazowego średnioterminowego trendu wzrostowego byłoby w moim odczuciu dopiero pokonanie właśnie tego poziomu 12057. Indeks S&P na razie nieudana kolejna próba powrotu ponad zniesienie 100%, czyli poziom 2120. Kluczowa zapora podażowa to niezmiennie węzeł 2135-2140, a najbliższe wsparcie, istotne wsparcie składające się również z dwóch kluczowych zniesień 38,2, 61,8 to węzeł 2069-2074. Dziękuję bardzo.